Sir. O której godzinie on tu będzie? Punktualnie o 12. Czy nie uprzedziłem pana? Więc jednak o 12. Czy zaniedbałem moje obowiązki pierwszego sekretarza ambasady aż tak dalece, że uprzedzając mojego ambasadora o życzeniu lokalnego rządu, aby pan ambasador przyjął pełnomocnika tegoż rządu na specjalnej audiencji, omieszkałem zapytać mojego ambasadora nie tylko o dzień, w którym ambasador zechce go przyjąć, ale także o której godzinie? Bynajmniej chciałem się po prostu upewnić. Jeżeli posunąłem moje niedbalstwo aż tak daleko, że po otrzymaniu odpowiedzi od mojego ambasadora nie przypomniałem mu o własnej jego decyzji kilkakrotnie, a nawet jeszcze dziś rano... Jest. Nie to coś innego. Otello? Sir? Co to jest? Mikrofon, oczywiście. Na podłodze? Sprzątaczki źle wywiązują się ze swoich obowiązków, sir. Niech pan to zabierze do swojej kolekcji, pan zdaje się zbiera. Nie, ale posyła mojemu siostrzeńcowi. On również chce zostać dyplomatą, kiedy dorośnie. Proszę mu załączyć moje pozdrowienia i wyrazy zachęty. Dziękuję, nie omieszkam, mój siostrzeniec będzie zachwycony. Jak pan wie, ekscelencjo, tego rodzaju kariery to nowość w naszej rodzinie. Ale pan, ekscelencjo, mam wrażenie, nie tego szukał. Czy mogę pomóc? Owszem. Proszę odnaleźć moją żonę. Tutaj? Ależ tutaj najwyraźniej jej nie ma. Czyżby na podłodze? Czy to ma być żart? Sir? Moja żona o tej porze przebywa w ogrodzie. Co mam jej oznajmić? Że pragnę z nią porozmawiać natychmiast. A pozwalam sobie przypomnieć, że punktualnie o 12. Ja wiem, ale teraz jest 11:40, więc jeszcze zdążymy. Pan mi nie wierzy? Jeżeli ekscelencja mnie o tym zapewnia, jakże bym śmiał. Pańska ironia jest co najmniej nie na miejscu. Moja ironia? Tak, nie na miejscu i w nie najlepszym gatunku. Już bardzo dawno chciałem panu na to zwrócić uwagę. Pewnie dlatego, że na lepszą mnie nie stać. Zważywszy moje pochodzenie i fakt, że nie jestem dyplomowany przez ten sam uniwersytet, co pan, ekscelencjo. No pan znowu zaczyna, nie, pan raczej kontynuuje. Jak pan sobie życzy, ekscelencjo. Którekolwiek z określeń uzna pan za stosowne. Jestem tylko pańskim podwładnym. Rozsądnie z pańskiej strony, że pan sam to przyznaje, a więc nie traćmy czasu. Do pańskich usług. Otello, jest pan moim podwładnym. Sir. I żądam, żeby mi pan okazywał więcej szacunku. Służy pan swojemu narodowi. Sir? Znaczy swojemu, naszemu, mniejsza o to. W każdym razie naród, któremu pan służy, tutaj ja reprezentuję. Słucham. Proszę mnie połączyć z naszym Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Spróbuję, sir. Słucham. Nie ma połączenia. Czy mam spróbować jeszcze raz? Oczywiście. Słucham. Prosiłem o połączenie. A prawda. Prosiłem o połączenie z naszym Ministerstwem Spraw Zagranicznych. To było nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sir. Sir? Łamyli, nareszcie, jak dobrze, że jesteś. Czy mam zaszczyt z jego ekscelencją ambasadorem? Czy tu, w obcym kraju, rozmawiam z przedstawicielem mojej wielkiej ojczyzny? A co to ma znaczyć? Ja, zwyczajny obywatel, wyborca, podatnik. Amelie, ja nie mam czasu na żarty. Prawdę mówiąc, znajduję tę poufałość nie na miejscu, sir. Graniczy ona ze złym wychowaniem. Dobrze, ale o co ci chodzi, na miłość boską? A mogę przynajmniej usiąść? Oczywiście.
Dziękuję. Nie spodziewałam się, że ambasador tak traktuje swoich ziomków, kiedy przyjmuje ich u siebie. Tak bez elementarnej kurtuazji. Ciekawe obyczaje panują w naszej służbie dyplomatycznej i to na najwyższym szczeblu. A może ambasador traktuje tak tylko kobiety? Więc tak wygląda sanktuarium ambasadora. Amelie, skończmy z tym. Chodzi teraz o coś zupełnie innego. Prosiłem cię, bo... Amelie? A do kogo pan ambasador właściwie się zwraca? Do swojej żony. A to nieporozumienie. Ja nie przychodzę jako żona, ale jako współobywatel jego ekscelencji. No dobrze, ale ja zwracam się do ciebie jako twój mąż. Czy możesz przez chwilę nie grać tej komedii? Cokolwiek ona znaczy. No dobrze, ale tylko przez chwilę. Co się stało? Zobacz. Nie trzeba. Zauważyłam od razu, kiedy tylko tu weszłam. Sam nie wiem, w jaki sposób. Zgubiłeś spinkę. No tak. Tak i nigdzie nie mogę jej znaleźć. A za 15 minut, nie za 10 minut, mam przyjąć pełnomocnika ich rządu. Przecież ja nie mogę się tak pokazać. Ale ja nie chcę wiedzieć, kogo masz przyjąć i dlaczego. No miałeś ze mną rozmawiać jako mąż. A tymczasem mówisz jako ambasador, który prywatnie opowiada o sprawach służbowych. Ponieważ jestem twoim mężem i ambasadorem jednocześnie o Jezu Chryste. I tego właśnie mam dosyć. Co? Dosyć mam siebie jako żony ambasadora. Jak to nie chcesz być moją żoną? Twoją ewentualnie. Ale nie twoją i ambasadora jednocześnie. No ale ja jestem jednym i drugim. No to się musisz zdecydować. Amelie, nigdy dotąd nie było między nami takiego problemu. Jestem tylko składnicą państwowych sekretów w sypialni. 20 lat. Nie, ja dłużej nie mogę. No właśnie, 20 lat. Ja nie życzę sobie, żeby moje łóżko należało do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ależ... Dziwi cię to? Oczywiście, sam nigdy się nie domyśliłeś, postanowiłam ci wreszcie powiedzieć. No więc dobrze, na pewno porozmawiamy, tylko nie teraz. Czy mogłabyś teraz mi coś poradzić? Dać mi nowe spinki. Amelie, za 8 mi... Tylko nie mów mi znowu o audiencji. Mogę słuchać już albo o spinkach, albo audiencji. To już nie mogę słuchać o spinkach i audiencji jednocześnie. Ambasador. No, nikt na całym świecie nie musi wiedzieć, jakie skarpetki ma w tej chwili ambasador. Czy spodnie nosi na szelkach, czy na pasku. Ani jakie kalesony włożył dziś rano. Tylko ja muszę. Fildekos? Na szelkach? Bladoniebieskie. Ciszej, przecież tu mogą być mikrofony. Wiem wszystko o twoich skarpetkach, tak samo jak o tajnych poleceniach prezydenta. O małych ludziach wielkiej polityki. I odwrotnie. O historycznych wydarzeniach, zanim się wydarzą. O niewydarzeniach, które mogły się stać. O tym, co mogłoby się stać, gdyby nie stało się coś innego. I dlaczego coś się stało, choć nie powinno się stać. Jednego tylko nie wiem. A mianowicie, co ja mam z tym wszystkim wspólnego? Jak to co, jesteś moją żoną? Żoną ambasadora? No właśnie. A mnie to nie wystarcza. Nie? Nie. Nie? To czego ty właściwie chcesz? Chciałabym znowu uwierzyć. W co? W co? No właśnie, w co? Szlachetność motywów, w porządek historii, w wielkość naszego kraju, w nieomylność rządu, w autorytet polityków, w powagę urzędów, w idee, w ideały. Znaczy ja w to nie wierzę? Wierzysz? Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym ostatnio. A ja nie wierzę. W nic? W nic. Jak to w nic? Przecież musi być coś. Co? Ja nie wiem, Amelie, ale coś przecież musi być. Nie, ale co? Spinki, moja droga, spinki. Za chwilę będzie tu przedstawiciel. Czy możesz mi powiedzieć, czego ty właściwie chcesz? Chcę... Nie wiem. Chciałabym... Chciałabym być znowu taka jak kiedyś, jak wtedy, kiedy byłam... Kiedy byłam... Jaka? Kiedy byłam... Niezależna? Tak. Nie, 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 to nie to. Niezwiązana? Nie, nie, no nie o to chodzi. Niewinna? Nie, nie, no co za bzdura. Nie, nie, nie. A to wiem. Co? Młoda. A tak. Ale ty nie powinieneś był tego powiedzieć. Rozumiem. Nic nie rozumiesz. Ani jako mąż, ani jako dyplomata. Zdyskwalifikowałeś się w obu kategoriach. Nie rozumiem. A to widać.
Widocznie jestem zmęczony. No, po tym, co powiedziałeś... Ja nic takiego nie powiedziałem. Po tym, czego nie powiedziałeś. Powiedziałem tylko... Powiedziałeś, że... Boże, ja tak nie myślałem, naprawdę. Chciałem tylko powiedzieć. Coraz gorzej. To znaczy miałem na myśli. Odchodzę. Zanim skompromitujesz się ostatecznie. Poczekaj. Odchodzę. Amelie, na miłość boską, przecież moje spinki. Odchodzę. Godzina 12. Tak. Jestem gotowy. Witam, drogiego kolegę. O nie, to ja chciałbym... A teraz buzi. Co? Nie? A czy to konieczne? No jeśli chodzi o mnie, nie musi być, ale taki u nas zwyczaj. Przepraszam, nie wiedziałem. My zawsze całujemy. My serdeczni ludzie. Oficjalnie? No przede wszystkim oficjalnie. Szczerość! Przede wszystkim szczerość. Co w sercu, to na gębie. I to jest zasada naszej polityki. No, przyznaję, że to dla mnie nowość. Jak panu wiadomo, jestem tutaj od niedawna. Przyzwyczai się pan. Mam nadzieję. Wobec tego... Martini czy Sherry? Koniak. A ten, co mnie wprowadził, to służący? I pierwszy sekretarz. Ajajajaj, taki czarny. A nasza konstytucja przewiduje, że wszyscy obywatele są równi bez względu na kolor skóry. Wiem, ale nieprzyjemnie. Wie pan co? Dam panu radę. Wziąć przemalowanego. Co to znaczy? Proste. Bierze pan białego, maluje go pan na czarno. Wszyscy myślą, że on czarny, a on i tak jest biały. I pożytecznie, i przyjemnie. Oryginalny pomysł. Dziękuję za radę. Drobiazg to. Jakby pan miał jeszcze jakieś kłopoty, to zawsze pan może przyjść do mnie. Ma pan jakieś kłopoty? Pan ma na myśli? No tak w ogóle. My zawsze chętnie pomagamy. No, wie pan, w razie potrzeby zwracam się raczej do moich przełożonych. No pewnie, pewnie. I co? Pomagają? No, wybaczy pan, ale to są wewnętrzne sprawy ambasady. Co się panu stało w rękę? W rękę? To pan ją ciągle chowa, tę lewą. A, to rzeczywiście. Mankiecik puścił! No, trzeba mieć guziki. To dobrze przyszyty guzik, to trzyma lepiej niż spinka. Wolę spinki. No, ale te spinki się gubią. Niestety. No, proszę. Pan zgubił spinkę. I ma pan zmartwienie. To rozumiem. Państwowa sprawa, prestiż. Reprezentacja, to bardzo dobrze rozumiem. Ja u nas też takie rzeczy się zdarzają, to po koleżeńsku panu mówię, to tylko między nami. Od u nas jednemu generałowi opadły spodnie podczas defilady. Co pan powie? Tak, na samym środku placu, kiedy prowadził defiladę na czele wojsk w obecności rządu całego korpusu dyplomatycznego, to ani nie mówiąc o ludności. To przykre. I co dalej? A, zastrzelił się jeszcze tego samego dnia. Podziwiam tak wysoko rozwinięte poczucie honoru. No to nie zupełnie sam. To myśmy mu pomogli. A pańscy przełożeni na przykład, czy mogliby panu pomóc? No nie, przyznaję. Przynajmniej nie w ten sposób. No ja nie mówię, żeby od razu. W ten sposób. A czy oni panu mogą pomóc? Ot choćby znaleźć tę spinkę, którą pan zgubił. Nie zwracałem się do nich w tej sprawie. No i słusznie, bo i tak by nie pomogli. Oni panu nawet w takiej głupiej sprawie nie mogą pomóc, prawda? No w tej sprawie chyba nie sądzę. No widzi pan to, a ja mogę. A nie, proszę się nie trudzić. A to wcale nie muszę się trudzić, nawet nie muszę wstawać z miejsca. Ja wiem, gdzie ona jest. Jak to? Jak to pan wie, gdzie jest moja spinka, którą ja zgubiłem, zanim pan tutaj przyszedł? Wiem. Nie mogę w to uwierzyć. Założy się pan ze mną? No więc gdzie? W koszu. Na papiery, koło biurka.
Nie chce pan sprawdzić? Miał pan rację. Skąd pan wiedział? No tego panu nie muszę mówić. Dodam tylko, że zgubił pan spinkę o godzinie 10:23:02. Siedział pan przy biurku, wyciągnął pan rękę, żeby zatelefonować i nagle trek! Odpięła się, spadła i wpadła taka jej morda. I co pan na to? Moje gratulacje. Nieźle! Co? W każdym razie bardzo panu dziękuję. Nie ma za co. Chciałem tylko panu pokazać, jak rzeczy stoją. My o was wiemy wszystko. A wy? Co wy o nas wiecie? No, my też mamy swoje informacje. Na przykład? Na przykład, że jesteście wielkim narodem, który mimo różnic, jakie nas dzielą, pragnie utrzymywać z nami stosunki porozumienia i współpracy w imię pokoju, przyjaźni między narodami. A skąd pan to wie? Jak to skąd? Od was. Z waszej prasy, radia i telewizji. A czyżby te wiadomości były fałszywe? To nie, w zasadzie nie. Ale czy pan zna szczegóły? Na przykład? A na przykład. Czy pan wie, co ja robiłem dziś rano? No, mył pan zęby, mam nadzieję. No, ale jaką pastą? Zieloną czy niebieską? A tego, przyznaję się, nie wiem. Tak, gdybym pan powiedział, że niebieską. Przyjąłbym to do wiadomości. Nie. Pan by mi uwierzył. A skąd ta pewność? Bo wy lubicie wierzyć. Raczej wolimy żywić zaufanie. Nie, to nie to. Wy bez wiary jesteście jak dzieci bez cukierka. Smutno wam, gorzko i płakać wam się chce, kiedy nie macie w co wierzyć. Przyznaję, że indywidualnie to się zdarza. Ja sam znam jeden taki przypadek. Ale to nie martwcie się. Zawsze się znajdzie ktoś, kto was poczęstuje. Wy? A choćby i my, to dlaczego nie? My jesteśmy dobrzy, my mamy miękkie serca, nie lubimy patrzeć, jak dzieci się męczą, a słodyczy mamy pełne kieszenie. A dlaczego pan mi to wszystko mówi? A dlaczego nie? A czy nie obawia się pan, że w ten sposób odsłania pan, że tak powiem, waszą metodę, że pan mnie ostrzega? Ani trochę. Natura jest silniejsza od rozumu. Będziecie nam wierzyć tak czy siak. Z ostrzeżeniem czy bez ostrzeżenia. Wy bez wiary żyć nie możecie. A pogadać ja sobie lubię. No to ostatnie stwierdzenie nie ulega najmniejszej wątpliwości. No właśnie, no ja tu z panem gadu, a tymczasem mam panu wręczyć prezent. O nie. Bardzo mi miło, ale ja nie przyjmuję prezentów. Dar naszego wielkiego narodu dla waszego wielkiego narodu. A jeżeli to oficjalnie? No to jeszcze jak oficjalnie, to inicjatywa naszej najwyższej instancji, sama osobiście przez nią zatwierdzona, ja jestem delegowany celem przekazania małego upominku waszemu rządowi od naszego rządu. A czy to jest jakiś drobiazg? Pan ma go przy sobie? Nie. Zostawiłam w przedpokoju. Podoba się panu? Wspaniałe. Prawda? Imponujące. No nie? Co to jest? Globus. Globus? Nie poznaje pani to, jaki duży? Nie, owszem, jeżeli chodzi o formę. A czy poza tym coś nie w porządku? Ach, nie. Skądże nie, tylko... Ale niech pan mówi śmiało. No, jeżeli to jest globus, czyli kula ziemska, to czegoś jej brakuje. Gdzie? Wszędzie. Brakuje Europy, Azji, Afryki, obu Ameryk. Niemożliwe. A przecież to jest widoczne. Czy pan tego nie widzi?
Widzę. I co, gdzie są kontynenty? Nie ma. A więc? Ale to nie znaczy, że czegoś brakuje. Jak to? To kiedy taki przysłali, to znaczy, że taki ma być. To już niemożliwe, żeby czegoś brakowało. Aha, to znaczy nie ma, ale nie brakuje. O właśnie, i dobrze pan to ujął. Tak, wie pan, według moich informacji, no, na kuli ziemskiej znajdują się kontynenty. Zaraz to wyjaśnimy. Mogę zatelefonować? Proszę bardzo. Z prezydium. Mikołaj? Tu Piotruś. No, jak się czujesz? Aja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 j
jako tako. Słuchaj, tu są jakieś reklamacje, co? Nie, nie, to podoba mu się, tylko mówi, że mu czegoś brakuje. Europy, Azji, Afryki. Co? Aha, Europa tak. A Afryka też? Też. A co z Azją? A, później. Dobrze, dobrze. Powiem mu to, no to na razie. Wszystko w porządku, nie ma żadnej omyłki. A gdzie są kontynenty? W opracowaniu. Co to znaczy? Znaczy jeszcze nie gotowe. Dopiero nad nimi pracujemy, jak skończymy ogłosy. A teraz ich nie ma na kuli ziemskiej, nie ma kontynentów? Są, ale tylko geograficznie rzecz biorąc. A to nie wystarczy? Nie, ponieważ politycznie nie są jeszcze całkiem takie jak trzeba. To chce pan przez to powiedzieć, że geofizyka nie wystarczy, aby sporządzić globus? Nie, ponieważ polityka jest ważniejsza od geofizyki. Polityka jest ważniejsza od wszystkiego. Zaś aktualne ukształtowanie polityczne naszego globu jest niewłaściwe, jeżeli dobrze rozumiem. O właśnie. Ale z jakiego punktu widzenia? Z naszego? No więc jednak jest to punkt widzenia subiektywny. Obiektywnie subiektywny. Ale jako subiektywny, jednak obiektywny. A dlaczego? Bo jest nasz. A jeżeli nawet przyjmiemy, że obecna wersja świata jest niezadowalająca z waszego punktu widzenia. Z obiektywnego. Niech będzie. Jeżeli ona nie jest taka, jaka powinna być według was... Według nieuchronnych praw rozwoju historii. Niech będzie. No to jednak obecna wersja świata istnieje, więc można i należałoby ją uwzględnić na globusie. Bynajmniej. Ale dlaczego? Bo liczy się tylko to, co być powinno, a nie to, co jest. Nasza przewaga nad wami na tym właśnie polega, że wy zajmujecie się światem na bieżąco, a my przygotowujemy jego wersję w przyszłości. Ostateczną wersję świata. Ale jakiż to ma być świat? Idealny. A skąd pewność, że świat, który wy chcecie stworzyć, będzie lepszy od tego, który jest? Stąd. Że my to robimy bezinteresownie. Proszę? Tak. My przerabiamy ludzkość, ponieważ ją kochamy. A nie dlatego, że mamy w tym jakiś interes. To będzie całkiem nowy, wspaniały świat! Na pomoc! Pan coś mówił? Nie, nie, to pan przemawia. Najlepszy ze wszystkich możliwych światów. Lepszego nigdy już potem nie będzie cała nasza polityka. Zmierza wyłącznie ku... Ratunku! A jednak pan mnie przerywa. Ależ nie ośmieliłbym się. Ludzie, ratujcie! To nie pan wołał? Martini czy Sherry? Azylu! Czego? Proszę o azyl. Proszę mnie natychmiast połączyć z kancelarią prezydenta. Sir? Pragnę porozmawiać z prezydentem osobiście. Sir?
sprawie globalnej. Sir? Tak. Więc pan pracował w państwowej fabryce globusów. Skorzystał pan ze sposobności, aby się ukryć w globusie przeznaczonym dla naszej ambasady i twierdzi pan, że był to jedyny sposób przedostania się na nasze terytorium. No, do tej pory wszystko jest jasne. Pozostaje mi tylko wyjaśnić pańskie motywy. Dlaczego pan prosi o azyl? Dla pana ambasadora to nie jest jasne. Niezupełnie, bo właściwie dlaczego pan chce stąd wyjechać? Bo jestem tutejszy. No tak, ale to już pan stwierdził w zeznaniu, które pan złożył na ręce mojego sekretarza i właśnie to mi nie wystarczy, widzi pan. Ja muszę poznać szczegóły, zanim podejmę decyzję. Dlaczego pan prosi o azyl? Ale co ja mogę panu więcej powiedzieć? Czy pan ma u nas jakichś krewnych? Nie. Przyjaciół? Nie. Znajomych choćby? Nie mam. A no właśnie. Krewnych, przyjaciół, znajomych ma pan tutaj. A jednak pan chce ich porzucić. Udać się do obcego kraju, gdzie nie ma pan nikogo. Tak jest. No i właśnie to bardzo trudno zrozumieć. Oni też chcieliby wyjechać, ale nie mogą. A czy panu nie żal krajobrazów, pańskiego dzieciństwa? Ja już nie jestem dziecko. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Jest pan dorosły. Zarabia pan na swoje utrzymanie. No ale właśnie tutaj ma pan pracę. Ma pan przyszłość zapewnioną. Czy pan sobie zdaje sprawę, że na emigracji będzie panu ciężko? Mnie nic nie trzeba. Dobrze. Dobrze, nie to zacznijmy z innej strony. Pan jest obywatelem kraju, który postawił sobie ambitne zadanie zbudowania lepszej przyszłości, nowego, lepszego świata. Jakiekolwiek są nasze zastrzeżenia, nie można zaprzeczyć, że to jest bardzo szlachetna intencja. Nie można negować, że ona wynika z ideałów. Nie można twierdzić, że te ideały nie są godne uznania, co więcej poparcia. Tego nie można nie doceniać. W każdym razie, przepraszam, dlaczego pan tak na mnie patrzy? No mniejsza z tym. Proszę mi powiedzieć, czy pan nie chce brać udziału w tym, jak to się u was nazywa? Budowa lepszego jutra. No właśnie. Nie chce pan? Nie. To pan jest przeciwnikiem lepszego jutra? Też nie. To wobec tego ja nie rozumiem, o co panu chodzi. O duszę. Duszę? Pan ambasador nie wie, co to jest dusza? No proszę, niech pan mówi dalej. Już powiedziałem. Tak, ale nie na temat, bo co dusza ma wspólnego z pańską sytuacją? Oni nie pozwalają mieć duszy. Ja nie jestem teologiem, ale mnie się wydaje, że władze świeckie nie mają żadnego wpływu na fakt posiadania czy nieposiadania duszy. Właśnie, nie mają. A więc? I dlatego właśnie oni za to biją. Za co? Za to, że się ma duszę. Ale kogo biją? Tego, kto ma duszę. Chociaż oni na to nie pozwalają. Zaczynam rozumieć. A pan ma duszę? Mam. To nie może pan jej mieć, że tak powiem, prywatnie? A co to znaczy? No to znaczy tak, żeby nikt nie wiedział. Panie ambasadorze, oni bardzo dobrze wiedzą, kto ma duszę, a kto nie. Czyżby? Oni wiedzą wszystko. A to prawda. I dlatego ja chcę emigrować. To. Widzi pan, ja nie wiem, czy to jest motyw wystarczający. Jak to? To znaczy, czy na tej podstawie ja mogę udzielić panu azylu, bo dusza. No, rozumie pan. Dusza nie wystarczy. Nie, to znaczy wszystko zależy od tego, czy uznamy istnienie duszy
za fakt obiektywny, załóżmy, że ja uznam, no ale moi zwierzchnicy. Widzi pan, pan prosi mnie o ten azyl w bardzo nieodpowiednim momencie. Akurat wtedy, kiedy nam zależy na utrzymaniu przyjaznych stosunków z rządem pańskiego kraju i w tej sytuacji istnienie duszy, no to może budzić poważne wątpliwości. Prezydent nie odpowiada. To niemożliwe. Sir, czy poddaje pan wątpliwość moje kwalifikacje, czy moją prawdomówność? Musi być odpowiedź. Ale nie ma. Dobrze, ale nie ma odpowiedzi, czy nie ma połączenia? Ponieważ nie ma odpowiedzi, trudno ustalić, czy jest połączenie. Jeżeli nie ma połączenia, nie może być odpowiedzi. Empirycznie rzecz biorąc, nie ma jednego i drugiego. Dobrze. Niech pan spróbuje jeszcze raz. Sir? Panie ambasadorze, ja chciałbym... Drogi przyjacielu, obawiam się, że w tej chwili i w tej sytuacji ja nie bardzo będę mógł panu pomóc. Mnie teraz nie o to chodzi. Ja chciałem tylko zapytać, czy pan wierzy w Boga? Wolałbym nie odpowiadać na to pytanie. A czy pan wierzy w prezydenta? W jakim sensie? Czy pan wierzy w swojego prezydenta, w swój rząd? No to wszystko zależy od tego, co pan ma na myśli. Czy wierzę w to, że prezydent istnieje, czy też w sensie, że mam do niego zaufanie? Czy pan wierzy, że prezydent jest? Całkiem zwyczajnie, że prezydent istnieje. Oczywiście, że jest i że istnieje. A skąd pan wie? Pan mi zadaje coraz dziwniejsze pytania. Przecież tu go nie ma. Ani tu, ani w okolicy. Jak okiem sięgnąć, nie ma pańskiego prezydenta, ani pańskiego rządu. Oczywiście, ale to wcale nie znaczy, że rząd i prezydent nie istnieją gdzie indziej. Gdzie? Jak to gdzie? No właśnie, gdzie? No w moim, w naszym własnym kraju, oczywiście. I pan w to wierzy. Odległość nie gra żadnej roli. Prezydent komunikuje się z nami. To znaczy, że pan wierzy w objawienie. Pan stawia sprawę zupełnie niewłaściwie. Objawienie jest komunikacją jednostronną. A zatem w ogóle nie jest komunikacją, ponieważ pojęcie komunikacji zakłada feedback. Objawienie jest komunikacją tylko w jedną stronę, od Boga ku ludziom. A zatem, żeby wierzyć w Boga, trzeba wierzyć w objawienie, a żeby wierzyć w objawienie, trzeba wierzyć w Boga, czyli błędne koło. My nie mamy żadnej pewności, że nasze depesze dochodzą do Boga, ponieważ nie mamy potwierdzenia odbioru. Czyli nie mamy żadnej pewności, że Bóg istnieje. Natomiast z prezydentem komunikujemy się obustronnie. No, ale pan musi wierzyć w prezydenta. A ja już panu powiedziałem, że to nie jest kwestia wiary. A gdyby to była kwestia wiary? Pan jest straszliwie uparty. No dobrze, ale załóżmy, że tak, to co wtedy? Wtedy pan musi wierzyć w prezydenta, żeby być ambasadorem. Oczywiście. A ja muszę wierzyć w Boga, żeby być człowiekiem. Jaka odpowiedź? W dalszym ciągu nie ma żadnej, sir. Jest pan tego pewny? Sir. Dobrze. Dobrze, przecież ja nie chciałem pana urazić, ale może to jest jakiś defekt. Czy nasze urządzenia komunikacyjne działają należycie? Czy je sprawdzono? Sprawdzono, sir. Działają bez zarzutu. Na pewno? Nasze urządzenia komunikacyjne działają doskonale, choć bez skutku. Wobec tego, sir, proszę wezwać przedstawiciela miejscowego rządu. Nie trzeba, sir. Czy pan kwestionuje moją decyzję? Bynajmniej, sir. Jeżeli stwierdziłem, że nie trzeba, to miałem na myśli tylko fakt, że nie trzeba wzywać przedstawiciela miejscowego rządu. Pan się powtarza. Ponieważ przedstawiciel miejscowego rządu jest już na miejscu.
zaprotestować? O nie, to ja pragnę zaprotestować. Pragnę zaprotestować! Na osobności. Panowie zostawią nas samych. Pragnę zaprotestować przeciwko bezprawnemu zatrzymaniu naszego obywatela w waszej ambasadzie. Ale my go wcale nie zatrzymujemy. To jest pogwałcenie jego wolności osobistej. On sam chce tutaj zostać. My wiemy lepiej, czego on chce. Lepiej niż on sam? Oczywiście, on ma tylko świadomość indywidualną, a my kolektywną. Wobec naszej świadomości jego świadomość jest ograniczona. No to jest rzecz do dyskusji. I dlatego pan go nam natychmiast wyda. Teraz już nie. Co to znaczy teraz? Teraz, kiedy pan zapomina, że tutaj ja decyduję. Dobrze. Wobec tego pomówimy inaczej. Niech pan siada. O nie, to raczej ja mogę pana zaprosić, żeby pan usiadł. Ale ja już siedzę. Wobec tego niech pan wstanie! A teraz niech pan siada. Słucham pana. Pan nie ma prawa udzielić mu azylu. A to dlaczego? Ponieważ ten człowiek jest przestępcą, a prawo azylu nie dotyczy przestępców. A na czym polega jego zbrodnia? Uciekając od nas do was, osobnik ten wykazuje tym samym, że woli was od nas. A więc łamie prawo naszej absolutnej wyższości. A więc występuje przeciwko prawu, gwałci prawo, czyli jest przestępcą. Żądam wydania przestępcy. A ja go nie wydam. Nie. Nie. A właściwie dlaczego nie? Przepraszam, czy pan tego nie rozumie? Ja rozumiem, że nie, ale nie rozumiem dlaczego nie. Co by panu szkodziło wydać go? Myślę, że to zaszkodziłoby raczej jemu. Właśnie. A czy on panu brat albo swat? Co panu właściwie na nim zależy? A teraz spójrzmy na to z drugiej strony. Jeżeli pan go nie wyda, będą kłopoty. Jakie? No zacznijmy od najmniejszych. Gniew ludu. Manifestacja przez ambasadę. O, to już było nieraz. No, ale to nie w takim stopniu, jak może być. Dotychczas zawsze byliśmy w stanie opanować gniew naszego ludu. Ale nie ręczę, że uda się to nam następnym razem. Co dalej? Następnie może się pogniewać nasz rząd, a wasz rząd bardzo nie lubi, kiedy się nasz rząd gniewa. Wobec tego wasz rząd może się pogniewać na pana. Myślę, że obecnie to raczej nasz rząd ma powody, aby się pogniewać na wasz rząd. Owszem, ale takie powody ma już od dawna i nigdy jakoś się nie gniewa. No, tym razem jednak będzie musiał. Wasze ostatnie posunięcie zmusi nasz rząd do podjęcia najostrzejszych środków. Nasze? Ostatnie posunięcie? Co pan ma na myśli? No przecież pan wie doskonale. Daję słowo, że nie wiem. Czyżbyśmy zrobili coś nowego? Czy możliwe, żeby wymyślili coś beze mnie, bez mojej wiedzy? Niech pan pozwoli, że zatelefonuję. Pragnę złożyć stanowczy, kategoryczny i jak najdalej idący protest przeciwko uniemożliwieniu komunikacji pomiędzy naszą ambasadą a naszym rządem. To jest pogwałcenie podstawowych umów i tylko jeden krok od aktu wypowiedzenia wojny. Co takiego? Wasza służba dywersyjna uniemożliwiła wszelką łączność pomiędzy mną a moim krajem macierzystym. Skutki takiego posunięcia mogą się okazać nieobliczalne. Nasza służba? No i myślę, że wobec powagi sytuacji sprawa uciekiniera odchodzi na plan dalszy. Niech pan mi da się czegoś napić.
Ja myślę, że nasze stosunki powinny pozostać wyłącznie oficjalne. W dalszym ciągu daremnie oczekuję pańskiej reakcji. Czy jesteśmy sami? Jak pan widzi? To, co widzę, to jeszcze nic nie znaczy. Czy nikt nas nie podsłuchuje? O, na to pytanie to pan może sobie odpowiedzieć lepiej ode mnie. A to nie chodzi o nasze mikrofony, ale o wasze. Czy nikt z pańskiego personelu nie kontroluje pana, pański sekretarz na przykład? Szanowny pan... Bez urazy. To, co powiem, będzie przeznaczone tylko dla pana. O nie. Przede wszystkim dla mojego rządu. Uprzedzam, że przekażę każde pańskie słowo. To jak pan przekaże, kiedy pan nie może przekazywać? A wie pan, dlaczego pan już nie może? Ponieważ wy przeszkadzacie. Nonsens. Dlaczego mielibyśmy to robić? Podsłuchiwać to co innego, ale przerywać wasze rozmowy? Wtedy nie mielibyśmy nic do podsłuchiwania. No jednak ja nie znajduję innego wytłumaczenia. Jeżeli pan nie może porozumieć się ze swoim rządem, to nie dlatego, że my wam przeszkadzamy, ale dlatego, że waszego rządu już nie ma. Jak pan to rozumie? Dosłownie. Wasz rząd się skończył, zniknął, rozlazł się, przepadł. Wszystko, co zostało z pańskiego rządu, to tylko pan. I pańska ambasada tutaj. Jest pan sam. Sam. Czy teraz pan rozumie? Rewolucja? Przecież jaka tam rewolucja? U was nie może być żadnej rewolucji. Pan o tym wie najlepiej. Że to nie rewolucja samoczynna, dezintegracja was wykończyła. Wasz rząd sam się zlikwidował. W jaki sposób? Według znanego prawa, że silni się wzmacniają, słabi słabną. Na sile można przybierać bez końca. A jak długo można słabnąć? Tylko do zaniku. Wasz rząd popełnił tę właśnie pomyłkę. Wam się wydawało, że słabnąć można bez końca. A jednak istnieć. No, to jest niemożliwe, żeby mój kraj przestał istnieć. To jest fizycznie niemożliwe. Mój kraj nie jest mniejszy od waszego, to jest cały kontynent. To kraj został. Państwo zniknęło. A obywatele? No nie ma obywateli, ponieważ nie ma państwa. Pozostał obszar i jego mieszkańcy, czyli ludność. No przestrzeń geofizyczna, flora i fauna. Znowu jak przed 1000 lat! Nie wierzę panu. Nie? Nie. Wobec tego dam panu ostateczny dowód, że was już nie ma. Do tej pory mówiłem prywatnie, ale teraz będę mówił jeszcze bardziej prywatnie, najbardziej osobiście. Gdyby u was był jeszcze jakiś rząd, jakaś władza, jakiś porządek... Proszę bliżej. To ja sam poprosiłbym pana o azyl. Przekonałem pana. Dlaczego pan mi to wszystko mówi dopiero teraz? Ja? Czy ja coś powiedziałem? No to wszystko o rozpadzie naszej administracji, o zaniku naszej państwowości, o dezintegracji naszego rządu. Dlaczego pan mi nie powiedział o tym wcześniej? A to o tym... Jeżeli nasza ambasada jest już fikcją, to dlaczego wy podtrzymujecie tę fikcję? No i nadal zamierzamy ją podtrzymywać. Oficjalnie nic się nie zmieniło. Tym bardziej nie rozumiem dlaczego. Bo tego wymaga nasza racja stanu. Chyba odwrotnie. Teraz, kiedy wasz przeciwnik zbankrutował, to wy powinniście triumfować, ogłosić ostateczne zwycięstwo. To byłoby największym błędem z naszej strony. Jak? Czy nie chodziło wam zawsze przede wszystkim o to, aby nas unicestwić? Owszem, ale nie przewidzieliśmy, że nam się to uda. Zwłaszcza, że unicestwicie się sami. Nasz triumf stawia nas w kłopotliwej sytuacji. Wobec kogo? Wobec naszych własnych obywateli. Nie widzę żadnego związku. Ludźmi rządzą namiętności, więc żeby rządzić ludźmi, należy rządzić ich namiętnościami. Ponieważ namiętnościami najsilniejszymi są strach i nienawiść, więc tylko taki rząd, który sprawia, że obywatele boją się i nienawidzą,
jest rządem najbardziej demokratycznym. Ciekawy punkt widzenia. Co się tyczy strachu, pożyteczne jest, kiedy obywatele boją się swojego rządu. Ale nienawiść należy kierować na zewnątrz. Potrzebny nam jest jakiś inny naród, jakieś inne państwo, żeby nasz naród mógł go nienawidzić pod przewodnictwem naszego państwa. Takim idealnym wrogiem, idealnym przeciwnikiem jesteście dla nas wy. No ale nas przecież już nie ma, jak pan to udowodnił przed chwilą. No, przecież panu tłumaczę, że w rzeczywistości was nie ma, ale oficjalnie jesteście. Ale nie naprawdę. Ale pan jest zupełnie jak dziecko. Prawda, nieprawda, naprawdę, nie naprawdę. No jeżeli pan nie potrafi tego zrozumieć, niech pan to nam zostawi. My wszystko bierzemy na siebie. Niech pan tylko przyjmie do wiadomości, że wszystko pozostaje bez zmian. A jeżeli ja się nie zgodzę? Co takiego? Jeżeli ja zamknę ambasadę, ogłoszę, że przestaję być ambasadorem, ponieważ nie ma państwa, które reprezentowałem. Już nie, już tego pan nie zrobi. A to dlaczego? Bo to nie leży w pańskim interesie. No przestanie pan być ambasadorem i kim pan będzie? Niczym. A właściwie dlaczego miałby pan już nie być ambasadorem, kiedy my panu w tym wcale nie przeszkadzamy? Przeciwnie. Bardzo prosimy. Ponieważ to nie jest możliwe. Ale nie widzę żadnych trudności. Pensje będą wypłacane w dalszym ciągu, tyle że przez nas. My będziemy odbierać pańskie oficjalne depesze i przysyłać panu oficjalne instrukcje, występując jako wasz rząd oczywiście. W ten sposób pańscy ludzie niczego się nie domyślą. A wziąwszy pod uwagę dotychczasowy kurs waszej polityki, to nawet nie zauważą, że coś się zmieniło. No tak, ale wtedy ja już nie będę żadnym ambasadorem. Ja będę tylko waszym funkcjonariuszem. No tak. Ale nieoficjalnie. Jesteś waszym agentem. Tylko prywatnie. Czyli zdrajcą. Niech pan weźmie pod uwagę, że pan już nie ma wobec kogo być lojalnym. Sir, manifestacja przed ambasadą. Tłum domaga się wydania zbiega. Jakie dyspozycje, sir? Wydać go natychmiast. Pan pozwoli zwrócić sobie uwagę na fakt, że ja nie pana pytam się o zdanie. Ja się pytam o zdanie mojego ambasadora. Proszę bardzo, przecież niech pan się nie krępuje. Odchodzę. Co? Odchodzę. Teraz w nocy, tak nagle? Nie mogłam zasnąć i nagle zrozumiałam. Nie zasnę, dopóki jestem z tobą. Więc przyszłam, żeby odejść. Dokąd? Do klasztoru. W tym stroju? A zresztą to wcale nie musi być klasztor. To może być cokolwiek. Aha. Cokolwiek, co mi pozwoli odnaleźć siebie. A co to znaczy? Moją własną osobowość. Odchodzę w poszukiwaniu mojej własnej osobowości. A jeżeli ja nie wyrażę zgody na rozwód? Mąż, który przeszkadza żonie w poszukiwaniu jej własnej osobowości, przegrywa sprawę rozwodową automatycznie. A ja ci przeszkadzam? No tak. W jaki sposób? Jako żona ambasadora nie istnieje samodzielnie. A gdybym ja przestał być ambasadorem? Chcesz podać się do dymisji? Nie. Nie, ale mogą zajść pewne okoliczności, w których już dłużej nie będę mógł być ambasadorem. A jakie okoliczności? A tego nie mogę ci powiedzieć, niemniej już niedługo mogę przestać być ambasadorem i wtedy co ty na to? No,
No to zależy od tego, kim wtedy będziesz. Tylko twoim mężem? Tylko. Uważasz, że być tylko moim mężem to jest mniej niż być ambasadorem? Nie będziemy teraz o tym dyskutowali, ale czy wtedy byłabyś nareszcie zadowolona, czy zostałabyś ze mną? Też nie. A dlaczego? No bo nie wiem, kim ty jesteś naprawdę. Wiem tylko, że jesteś ambasadorem, ponieważ zostałeś nim mianowany. Wiem tylko, że jesteś moim mężem, ponieważ mnie poślubiłeś. Ale kim jesteś beze mnie i bez ambasady? Kim jesteś? Sam dla siebie? Sam przed sobą? Sam? Chciałbym to wiedzieć. No właśnie. Ale czy to takie ważne? No przecież ja nie mogę żyć z człowiekiem, o którym nie wiem, kim jest naprawdę, zwłaszcza, że... Że co? A nic. Nie, ale proszę cię bardzo, ja jednak chciałbym usłyszeć to, co chciałaś powiedzieć, a czego nie powiedziałaś. Zwłaszcza, że... Ponieważ nie wiem, kim ty jesteś naprawdę, i to po 20 latach małżeństwa, nie mogę uniknąć podejrzenia, że ciebie wcale nie ma. Jak to nie ma? No po prostu. Znikam? Nie, nie, nie ma cię. Ponieważ nigdy cię nie było. Ambasador i mąż to jest istnienie pozorne. Prawdziwe istnienie nie polega na tym, jaki stosunek mają do ciebie inni, ale na tym, jakim się jest wobec siebie samego. Na tym, że wobec siebie samego jest się odpowiedzialnym za samego siebie. A nie przyszło ci do głowy, że ja jestem po prostu człowiekiem? A jakim człowiekiem? Całkiem zwyczajnie człowiekiem. Nie. Człowiekiem się jest tylko wtedy, kiedy się w coś wierzy. Czekaj, bo zdaje mi się, że ktoś mi to już kiedyś powiedział. A wszystko jedno. To był ktoś z zewnątrz i powiedział coś całkiem podobnego. Prawdy tak ogólne i oczywiste są powszechnie znane. Mógł ci to powiedzieć ktokolwiek. To nie był ktokolwiek. Jakie to ma znaczenie? Najważniejsze, że prawda jest prawdą. To nie był ktokolwiek, to był ktoś. Tak? Tak. I co z tego? To on cię tego nauczył. Kto? Mam powiedzieć? No jeżeli zacząłeś. Nasz gość, uciekinier, ten apostoł, ten znawca duszy, to on cię nawrócił, prawda? Nie, nikt mnie nie musiał nawracać. Ja sama od dawna tak myślę. Bo on ma duszę, co? A ja duszy nie mam. Ja jestem tylko tępy, bezduszny polityk i biurokrata, tak? No jeżeli już koniecznie chcesz wiedzieć... Owszem, chcę wiedzieć. To on mi tylko pomógł jaśniej sformułować moje myśli. A jeżeli chcesz już wiedzieć wszystko... Tak, chcę wiedzieć wszystko. To moim zdaniem nie trzeba koniecznie wierzyć w Boga tak jak on, żeby być człowiekiem. O Boże. Trzeba po prostu wierzyć. Trzeba wierzyć w cokolwiek, co jest większe od nas, co nas przerasta, co... Czy ty mnie słuchasz? Ja słucham, tak. W coś, co przerasta naszą indywidualność, nasze wyodrębnione, poszczególne ja, co było zanimśmy się urodzili i będzie, kiedy umrzemy, co sięga w przyszłość. Kanalia. Proszę? To nie, proszę cię, mów dalej. Coś, co jest niewymierne, co jest naszym jednostkowym doświadczeniem, co nas ogarnia, co nas przewyższa. Żeby być człowiekiem, trzeba wierzyć w coś, co jest transcendentne. Ja już skończyłam. Co? Skończyłam już. Aha. No mógłbyś przynajmniej udawać, że mnie słuchasz, choćby z prostej uprzejmości. Nie muszę udawać, wiem, słyszałem, rozumiem. No to dlaczego nie odzywasz się do mnie? Dlaczego nie powiesz czegokolwiek, co by świadczyło, że wiesz, o czym ja mówię? A cóż ja ci mogę powiedzieć? Nic. 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 No, to teraz już wiem na pewno, że nie powinnam zostać z tobą. Ale może powinnaś wziąć pod uwagę także moje zdanie w tej sprawie. Może powinnaś wziąć pod uwagę także i to,
jak trudno mi będzie zostać bez ciebie. No to by się wydaje, że ja nie jestem ci potrzebny, nawet że ci przeszkadzam, ja to bardzo dobrze rozumiem. Ale może wydaje ci się tak tylko dlatego, że nie wiesz, że nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo ja potrzebuję ciebie, zwłaszcza teraz, kiedy... Nie, zaraz skończę, tylko zapalę jakieś światło. Amélie? Sir? Co się stało? Władze lokalne przerwały dostawę prądu dla naszej ambasady. A to? Tłum zebrany przed ambasadą pali nasze flagi. Proszę zasłonić okna. Domagają się, żebyśmy wydali zbiega. Proszę zasłonić okna. Sir, to nie jest moja sprawa, ale... Ale? Co z nim zrobimy? Niech pan go przyśle do mnie. Niech pan siada. Pan jest człowiekiem wierzącym. Pan ambasador już to zaprotokołował. No właśnie, nie, ale ja teraz nie pytam pana o nic urzędowo. Ja mam tylko osobistą prośbę do pana. Panie ambasadorze, kiedy osoba urzędowa mi mówi, że ma do mnie osobistą prośbę, to ja wtedy zawsze bardzo się czegoś boję. Czy pan mógłby mi wyjaśnić, jak to się robi, że się w coś wierzy? Co tu jest do wyjaśnienia? No jak pan do tego doszedł, że pan wierzy? Ja nie doszedłem, ja wierzę. Ale jak pan to zrobił? Nie mam pojęcia. Jak to wierzy pan i sam pan nie wie jak? Nie mogę w to uwierzyć. Bo nie wierzyć jest bardzo łatwo. Wystarczy mieć niewystarczające dowody, że coś jest tak, a nie inaczej i już pan nie wierzy. Nie, 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 nie. Ja się nie pytam pana o to, jak to się robi, żeby nie wierzyć. Bo z tym ja nie mam żadnych kłopotów. Ja się pytam pana, jak to się robi, żeby w coś uwierzyć. Czy ja wiem? Chyba odwrotnie do tego, jak się robi, żeby nie wierzyć. To znaczy, trzeba nie mieć żadnych dowodów. Zaraz pan się chyba pomylił, bo po to, aby uwierzyć, trzeba mieć wystarczające dowody. Nie, jeżeli pan ma wystarczające dowody, to wtedy nie chodzi o wiarę, tylko o pewność. Pewność to jest coś całkiem innego niż wiara. A pan na przykład wierzy w Boga. Czy ja mam przez to rozumieć, że pan nie ma żadnej pewności, że Bóg istnieje? Żadnej. A to pan mnie zaskakuje. Dlaczego? Ja nie mam żadnej, najmniejszej nawet pewności, że Bóg istnieje. I dlatego moja wiara w Boga jest wiarą, a nie czym innym. A wiara to jest rzecz najważniejsza. I nigdy pan nie starał się o dowody? A niech mnie Bóg uchowa, żebym się starał o dowody na jego istnienie. Szukanie dowodów na istnienie Boga jest grzechem. Nie znam się na teologii, ale mnie się wydaje, że to, co pan mówi, to jest jednak jakaś herezja. Czy pan jest heretykiem? Nie, samoukiem. Sam doszedłem do tego, co wiem. I wiem na pewno, że dowody na istnienie Boga są dziełem szatana. Ale dlaczego? Bo osłabiają wiarę. No a któż to jest ten szatan w takim razie? Szatanem jest wszystko, co nie jest wiarą, ale pewnością. Wszystko, co jest na pewno. Pan wspomniał kiedyś,
że ja muszę wierzyć w mojego prezydenta, aby być ambasadorem. Owszem. Otóż według pańskiej definicji wiary, którą pan mi przedstawił przed chwilą, ja wtedy nie mogłem wierzyć w mojego prezydenta, ponieważ miałem pewność, że prezydent istnieje. A teraz pan już tej pewności nie ma. No przecież ja nic takiego nie powiedziałem. Ale powiedział pan. Miałem. To znaczy, że teraz pan jej już nie ma. No załóżmy, że nie mam hipotetycznie, ale czy teraz, według pana, ja już mogę wierzyć? Czy teraz już powinienem uwierzyć? To zależy od tego, czy dowody, że prezydent zniknął, są przekonywujące. No dowody, że prezydent zniknął, są przekonywujące, ale one pochodzą z niewiarygodnego źródła. Czyli pan tak samo wątpi w to, że prezydent jeszcze jest, jak i w to, że go już nie ma? Niestety. No wobec tego nie może pan wierzyć, skoro pan musi wątpić. No więc to nie jest wniosek, który chciałbym usłyszeć od pana. Żałuję, ale to jest wniosek jedyny, nie ma innego. No tak, nie ma innego. Panie ambasadorze! Słucham? Pan mnie nie wyda, prawda? Pan chyba wie, co oni by ze mną zrobili, gdyby mnie dostali z powrotem. Gdyby pan mnie wydał. Panie ambasadorze, ja się boję. Ja też. Wiem, pan także potrzebuje pomocy. No przypuśćmy, że potrzebuję w pewnym sensie i cóż z tego? Ja mogę panu pomóc. Pan mnie? Tak, mogę. W jaki sposób? Ja już wiem, jak dać panu wiarę. Czyżby? Ja już wiem, w co mógłby pan uwierzyć. Co? Niech mi pan da słowo honoru, że pan mnie nie wyda. Co takiego? Niech mi pan przyrzeknie, że pan mnie obroni. Niech przysięgnie na honor. Czy pan zdaje sobie sprawę, że pańskie żądanie jest oględnie rzecz biorąc zbyt wygórowane, a mówiąc inaczej, po prostu bezczelne. Ale ja nie tylko dla siebie, ja także dla pana. Jak pan to rozumie? Pan szuka czegoś, w co mógłby pan uwierzyć, prawda? No przypuśćmy, że tak jest już dalej. Więc niech mi pan da słowo honoru, że pan mnie uratuje. Przecież pan nie ma żadnej pewności, że pan tego słowa dotrzyma. Wobec tego musi pan tylko wierzyć, że pan dotrzyma swojego słowa honoru. I w ten sposób nareszcie będzie pan miał w co wierzyć. Mam uwierzyć w swoje własne słowo honoru. No chyba to pana nie dziwi. Krótko mówiąc, miałbym uwierzyć w swoją własną uczciwość. To pan ma na myśli? Oczywiście. W dodatku będzie to wiara w najczystszej postaci. Ponieważ bez żadnej pewności. Uwierzyć w swoją własną przyzwoitość. Tak jest. Prawość. Tak. Moją osobistą odpowiedzialność. Właśnie. Krótko mówiąc, pan mi proponuje, abym uwierzył w swój honor. Czyli mówiąc po prostu w honor. Jeżeli nie może pan w nic innego. Wezmę to pod uwagę. O, panie ambasadorze! A na razie proszę mnie zostawić samego. Muszę jeszcze wydać pewne dyspozycje, a biorąc pod uwagę okoliczności, proszę mi wybaczyć. Jestem zajęty. Ale co ze mną? Co będzie ze mną? Na razie może pan tutaj zostać. Niech Bóg ma pana w swojej opiece. Amen. Ale nie będzie mu łatwo. Tych dokumentów nie wolno palić tak długo, jak długo jesteśmy ambasadą. Ale... Pan jako sekretarz ambasady powinien o tym wiedzieć. Czy nie dosyć mamy starych, zupełnie niepotrzebnych papierów? Już nie mamy, sir. Jak to? Sir, to ja palę w piecu, nie pan.
Pan ekscelencjo nie zdaje sobie sprawy, ile potrzeba opału, żebyśmy nie zamarzli. Dopóki mieliśmy jeszcze meble, nie było problemu. Drewno daje sporo ciepła, ale papier... Wszystko jedno, tych dokumentów palić nie pozwalam. Sir, moje nowe obowiązki palacza kłócą się z moimi obowiązkami sekretarza. Ja nie mogę podołać jednym i drugim jednocześnie. Niechże pan zrozumie naszą sytuację. Naszą sytuację, sir? Tego nikt nie rozumie. Nie tylko ja, ale nikt w całej ambasadzie. Poza panem oczywiście. Dlaczego wyłączono nam wodę, gaz, ogrzewanie? Czy jesteśmy w stanie oblężenia? Poniekąd. A jeżeli tak, to dlaczego nasz rząd nie przychodzi nam z pomocą? Dlaczego nie odpowiada na nasze wezwania? Dlaczego nie protestuje? Chwilowo. Chwilowo, sir. To trwa już zbyt długo. Może mi pan wierzyć, że już wkrótce nasz rząd dołoży wszelkich starań, aby nam przyjść z pomocą. Sir, pan sam w to wierzy? Sir, pańskie milczenie mówi wszystko. Wobec tego niech mi będzie wolno zapytać. Dlaczego my jeszcze trwamy? Dlaczego upieramy się, żeby być ambasadą? Ponieważ nią jesteśmy. Nie, sir. Pan doskonale wie, o co mi chodzi. Jesteśmy ambasadą już tylko dlatego, że pan tak postanowił. Skądinąd nasza ambasada nie ma już żadnego uzasadnienia. A co pan o tym wie? Więcej niż pan przypuszcza. Skąd pan to wie? To nie jest istotne. Istotne jest moje pytanie. Dlaczego pan trwa przy swoim postanowieniu, mimo że nie ma pan już ani wiary, ani nadziei? Pan się nie domyśla, dlaczego? Nie. No cóż, skoro pan się nie domyśla, to bardzo trudno będzie mi to panu wytłumaczyć. Sir, to jest obelga. Pan sugeruje, że ja nie jestem w stanie zrozumieć tego, co dla pana jest zrozumiałe samo przez się. Proszę mi wybaczyć, jeżeli się pomyliłem. Sir, teraz zaczynam sobie uświadamiać, że pan mnie obraził podwójnie. Przyznaję, że raz mógł się pan poczuć dotknięty, ale dlaczego aż dwa razy? Ponieważ zbyt dobrze wiem, co pan o mnie sądzi. Pan jest przekonany, że ja nie mogę pojąć motywów tak wysublimowanych jak wierność dla straconej sprawy, bezinteresowna ofiarność czy wielkopański gest. Pan uważa, że to jest dla mnie za trudne, niedostępne. Wszystko to, co wy nazywacie honorem. My? Tak. Ludzie pańskiej sfery, pańskiej tradycji, pańskiego pochodzenia. Pan sądzi, że ja nie jestem do tego zdolny, prawda? Niekoniecznie. Ale jeśli pan koniecznie chce mieć rację, skoro pan się przy tym upiera... Sir, stwierdzam z satysfakcją, że nasza antypatia jest wzajemna. Wobec tego satysfakcję z powodu wzajemności naszej antypatii również uznajmy za obopólną. Nareszcie możemy to sobie szczerze powiedzieć, prawda? Tak. I jest w tym pewna ulga. Kiedy rozmawiamy już tak szczerze, to powiem panu, co myślę o tym pańskim honorze. Oczywiście zakładając, że po tym wszystkim, cośmy sobie powiedzieli, pańskie zdanie mnie interesuje. Nie, ono pana nie interesuje, ponieważ pan jest człowiekiem honoru, a honor właśnie polega na tym, że nie bierze pod uwagę niczego ani nikogo. Honor nie liczy się z okolicznościami, z nikim i niczym. Honor jest najwyższą formą egoizmu. Tak pan sądzi? Rzekomo służy pan ideałom honoru. A w rzeczywistości to ideały honoru służą panu. I to, co pan nazywa honorem, ja nazywam najwyższą formą egocentryzmu. A czy to znaczy, że pan jest altruistą? Sir, jeżeli chce mnie pan teraz obrazić po raz trzeci, sugerując, że ja nie jestem człowiekiem honoru, to nic z tego. A wie pan, dlaczego nie może mnie pan w ten sposób obrazić? Ponieważ pan ma rację. Ja nie jestem człowiekiem honoru. Moje gratulacje, jeżeli pan sobie tego życzy. Nie jestem, ponieważ nie chcę nim być. Ja nie wezmę udziału w tej waszej grze. Nie chcę.
Nawet gdyby mi pan uczynił tak wielki zaszczyt i mnie do niej zaprosił, mnie, prostaka. Nawet gdyby mnie pan zechciał łaskawie dopuścić do tej rozrywki wyższych sfer, ja gwiżdżę na ten cały wasz honor! Dlaczego pan się tak denerwuje? Ja się nie denerwuję. Owszem, pan krzyczy. Ja nie krzyczę! Jeżeli sprawa honoru jest panu tak obojętna, jak pan twierdzi, to dlaczego pan się aż tak denerwuje, kiedy pan się czuje posądzony o brak honoru? Przecież to nie jest logiczne. A ten pański honor jest logiczny? Czy logiczne jest robić coś, co nie ma już żadnego sensu, tylko dlatego, że pan sobie tak postanowił? Pan nie aprobuje moich motywów postępowania. Dobrze, ma pan do tego prawo. Ale czym pan się wobec tego kieruje, czym pan uzasadnia swoje własne postępowanie w wiadomej sprawie? W jakiej sprawie? No, w sprawie wiadomej propozycji. Dlaczego pan tej propozycji nie przyjął? Jakiej propozycji? O czym pan mówi? Domyślałem się już od dawna, a dzisiaj sam pan to potwierdził niechcący, że przedstawiciel obcego mocarstwa, na terenie którego jesteśmy ambasadą, zwrócił się do pana z propozycją kolaboracji. Sir! Domyślam się, że pan nie przyjął tej propozycji, bo pan jej nie przyjął, prawda? Sir! Pan nie ma żadnych podstaw, aby... Aby wątpić w pańską lojalność, czy też aby w nią nie wątpić? No niestety teraz już wątpię. Teraz już nie mam żadnej pewności, by sądzić, że pan nie przyjął tej propozycji. Pan mi nie wierzy? Uwierzyć panu w co? W to, że pan jest człowiekiem lojalnym, czy też, że jest pan człowiekiem bez honoru? Ja dotąd wierzyłem w pańską lojalność, czyli wierzyłem w pański honor. No ale teraz, kiedy słyszę, że pan honor odrzuca, kiedy pan sam deklaruje, że honor nie ma dla pana żadnego znaczenia, no niechżeż pan mi pomoże rozwiązać ten dylemat. A gdybym panu dał słowo? Słowo czego? Słowo honoru? Jeżeli pominiemy tak subtelną drobnostkę jak honor, to obiektywnie, z racjonalnego punktu widzenia, rzeczywiście nie ma żadnego powodu, aby pan dłużej był wobec mnie lojalny. Przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że pan powinien przyjąć propozycję nielojalności, czego oczywiście nie musimy wcale nazywać zdradą. Naturalnie, z racjonalnego punktu widzenia. Jak pana zapewne poinformowano, nasza sprawa jest, no, racjonalnie rzecz biorąc, już i tak stracona. A więc pan jest przekonany, że jestem zdrajcą, tak? Niestety, sam pan narzuca mi takie przekonanie, chyba że... No jakież może mieć pan jeszcze wątpliwości? Chyba że pańskie zapewnienia, że pan nie jest i nie chce być człowiekiem honoru, nie były całkiem szczere. Pan w to wątpi? Podyktowane jedynie animozją, jaką pan żywi wobec mnie. Sir, proszę przyjąć moją prośbę o dymisję. No ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Owszem, to jest moja odpowiedź. Która jednak niczego nie wyjaśnia. Moją jedyną odpowiedzią może być tylko moja dymisja. Rozumiem. Pan po prostu rezygnuje z odpowiedzi. Sir, proszę pozwolić mi odejść. Pan odchodzi, czy pan raczej ucieka? Moja interpretacja należy do pana. A jednak zostawia mnie pan z pewną zagadką. Ale ja nie pomogę jej panu rozwiązać. Szkoda. Wobec tego będę musiał sam znaleźć rozwiązanie, oczywiście ryzykując, że się omyliłem. No ale skoro pan nie chce mi pomóc, przyjmuję pańską dymisję. Sir? Otello? Czy naprawdę nie może pan mi już nic powiedzieć? Tylko jedno, sir. A więc słucham. Mogę powiedzieć tylko tyle, że kiedyś wszystko się zmieni. Zaświta dzień wolności. Jakiej wolności? Wolności od honoru. Jak mam to rozumieć? Dosłownie. Nadejdzie dzień, kiedy nareszcie wyzwolę się od tego waszego francowatego honoru całkowicie i definitywnie. Sir?
Nie przeszkadzam? Zimno tu u was. I jakoś tak powiedziałbym, ubogo. No cóż, no. Zmiany. Zmiany. Ja bym się nie zgodził pracować w takich warunkach, a pan ciągle się upiera. Owszem, pozwoli pan, że pomogę mu zdjąć palto. Dziękuję, nie zdejmę, to prawdziwa lodownia. Pan się jeszcze nie przeziębił? Muszę pana zmartwić, ale nie. Przeciwnie, drogi kolego, przeciwnie. Bardzo cieszę się, że pan w dalszym ciągu jest zdrów. My w dalszym ciągu liczymy na pana. Niesłusznie. Co za mizeria! Aż przykro patrzeć. Mógłby mnie pan czymś poczęstować dla rozgrzewki? Niestety nie. Tak myślałem. Co za bieda. Zapasik się skończył, co? Takie przykre położenie, aż serce się ściska. A niech pan się nie przejmuje. Mam tu coś dla pana. Koniaczek, aspiryna, to na wypadek, gdyby pan się jednak przeziębił. Sardynki, pomarańcze, czekolada, a to niespodzianka. Co to jest? Ciepłe kalesony. Osobisty prezent. Wie pan od kogo? Od samego przewodniczącego. Przewodniczący sam osobiście zrobił dla pana na drutach. Z włóczki importowanej. Wzruszająca troska. A co pan myślał? My wszyscy martwimy się o pana. Chcielibyśmy panu pomóc. Wszyscy, nawet na najwyższym szczeblu. A pan jest niewdzięczny. No i nieładnie, no i nieładnie z pana strony. Bardzo mi przykro. Ale i po co taka zaciętość, taki upór? Czy panu siebie nie żal? Dlaczego? Ja czuję się doskonale. A nam żal? Taki zdolny człowiek, no taka kariera, no takie możliwości. I tak się marnuje. A wszystko z własnej winy. Tak. Za wszystko ponoszę wyłączną odpowiedzialność i właśnie dlatego czuję się doskonale. Ta, wiem, wiem. Honor i tak dalej. To słyszałem, słyszałem. No ja wszystko słyszałem. My wszystko przecież wiemy. Te romantyczne złudzenia. A poza tym, czy ma pan jeszcze coś do powiedzenia? No w dodatku, jaka samotność. W sekretariacie nikogo. W sypialni nikogo. No wszyscy pana porzucili, tylko my przy panu jesteśmy. Na nas może pan liczyć. Dziękuję. Więc o co chodzi? Słucham pana. No bo przecież ten uciekinier to nie jest dla pana żadne towarzystwo. Nie na pańskim poziomie. I w ogóle to nieodpowiedni człowiek pod każdym względem. Ale, ale. Skoro już o nim mówimy. Jak z nim będzie? Bez zmian. Tego się właśnie obawiałem. No cóż, trzeba to będzie nareszcie jakoś załatwić. Moje stanowisko nie uległo zmianie. Ja wam go nie wydam. Nie, ja już nie mówię, że pan coś zrobi albo nie zrobi. Ja teraz mówię, że my sami musimy to jakoś załatwić. To wszystko jedno, czy pan się zgodzi, czy pan się nie zgodzi. My sami, bez pana. Chcecie go zabrać siłą? Jeżeli zabierzecie uciekiniera siłą, będzie to pogwałcenie eksterytorialności naszej ambasady. No, drogi panie kolego, no, przecież nie będziemy sobie powtarzali jeszcze raz tego samego, co obaj już wiemy o waszej ambasadzie. Dobrze, dobrze, załóżmy nawet, że nie nastąpią żadne represje ze strony naszego rządu. No, no. Dobrze, załóżmy, że nasza państwowość nie istnieje, ale przecież to właśnie chcieliście ukryć przed waszymi obywatelami. Jeżeli zabierzecie uciekiniera siłą, i kiedy to pogwałcenie eksterytorialności naszej ambasady ujdzie wam bezkarnie, wtedy skończy się fikcja, na której wam tak zależy. Okaże się, że nasza państwowość nie istnieje, a więc okaże się to, co chcieliście ukryć. I pan ma świętą rację niestety. Ale musimy wybrać mniejsze zło. Ale dlaczego wam właściwie tak na nim zależy? Dlaczego wy nie możecie go zostawić w spokoju, zrezygnować z niego? W czymżeż on wam aż tak zagraża? Nie, panie kolego, no rozpatrzmy sytuację najpierw. Pan nie chce przyjąć naszej propozycji, upiera się pan, żeby dalej być ambasadorem, że tak powiem, niezależnym.
My ostatecznie moglibyśmy się na to zgodzić, choć byłoby lepiej i dla nas, i dla pana, gdyby pan był ambasadorem pod naszą kontrolą. Ale i bez tego mamy to, o co nam chodzi. Mamy kontynuację, mamy ambasadora u siebie. Powtarzam, taki stan rzeczy moglibyśmy jeszcze tolerować. Jasne? Jasne. No ale na pańskie i nasze nieszczęście wziął pan sobie na głowę tego uciekiniera, udzielił mu pan azylu i nie chce pan nam go wydać. I tego my już tolerować nie możemy. Ale dlaczego? No proszę pana, w systemie religijnym opartym na wierze w moc nadprzyrodzoną grzesznik karany jest po śmierci. Idzie do piekła i tam się dopiero z nim rozliczają. Ale, jak panu wiadomo, nasz system opiera się na władzy doczesnej. U nas grzesznik musi być ukarany jeszcze zanim umrze, tu, na tej ziemi. Ale czy musi? Jak to? Przecież nawet Pan Bóg nie może zbawić grzesznika, który nie odbył pokuty i nie żałuje za swoje grzechy. Przecież jeden wyjątek od reguły już wali się, no, całe Królestwo Niebieskie. Więc jeżeli nawet Pan Bóg nie może sobie na to pozwolić, to Pan chce, żebyśmy mogli. My nie możemy tolerować nawet najmniejszych odchyleń pod groźbą zmiany całego systemu. Czy teraz? Jest to dla Pana też jasne? Całkowicie. No nareszcie, no jak Pan widzi, my musimy zrobić to, co zrobimy, jeżeli Pan nam nie wyda zbiega dobrowolnie. No z przykrością, ale musimy i zrobimy. A ja z moich powodów tego nie zrobię. Przecież pan nie musi go bronić. My musimy go mieć, ale pan wcale nie musi nam w tym przeszkadzać. Pan jest w błędzie. Ja też muszę. I również pod groźbą zmiany systemu. Ale jakiego systemu? Gdzie? Tu. Nawet jeżeli sprawa jest dla pana beznadziejna? Tym bardziej. Czy pan zdaje sobie sprawę, że kiedy my to zrobimy, pan nie będzie nam już zupełnie potrzebny? Że wtedy z panem zrobimy to samo, co z nim? Więc niech pan pomyśli, ale szybko. Ile pan mi daje czasu? Niewiele. Jeżeli pan go nie wyda do jutra, do godziny, powiedzmy 12 w południe. Punktualnie? Punktualnie. Zanim się rozstaniemy, ja chciałbym pana jeszcze o coś zapytać. Tak. Ale prywatnie pan mi raz wyznał, że chciał ze mną porozmawiać prywatnie, pamięta pan? No. To teraz ja chciałbym. Niech pan mi powie, w co pan właściwie wierzy? Pan nie wie? Oj nie, no dajmy spokój, przecież obaj wiemy, że to, w co pan tam wierzy oficjalnie, publicznie. Zresztą, pan mi kiedyś już raz wyznał. Do rzeczy. Otóż ja chciałbym wiedzieć, co pan wierzy naprawdę. Ja wierzę w to, co jest. W to, co na pewno jest, tak? A jak inaczej? Ja wierzę w to, co musi być. Czyli w oczywistość. No jak pan woli. Powiedzmy, konieczność. To wychodzi na to samo, nie? Większa siła pokonuje mniejszą, tak? No to się chyba rozumie. No oczywiście, to jest konieczne, to jest nieuchronne, jak prawo natury. Ale my jesteśmy ludźmi, prawda? No. Więc teraz pytanie. Czy jako istoty ludzkie jesteśmy tym samym, co natura? Czy my jesteśmy tylko i wyłącznie naturą, czy też jest w nas jeszcze coś innego, coś, co naturą nie jest, coś obok, czy może ponad to, co, jak pan sądzi? Jutro o 12. Rozumiem. Pan wierzy w siłę, tylko i wyłącznie w siłę. Punktualnie. Bardzo przepraszam, ale pan o czymś zapomniał. Panie ambasadorze, co pan pisze?
Pamiętniki. Każdy były ambasador musi kiedyś napisać pamiętniki. Przecież pan jeszcze nie jest na emeryturze. No tak, ale potem mogę już nie zdążyć, więc wolę teraz. Rozumiem, pan woli załatwić sprawę od razu i mieć z głowy. Właśnie. Ciekawe, co pan pisze w tych pamiętnikach? Pamiętniki są o tym, co było. Więc jak pan teraz może pisać o tym, co było, kiedy tego jeszcze nie ma? Przecież pan nie wie, co będzie jutro. Ma pan rację. Tak mi się wydaje. Ale czasem można przewidzieć, co będzie, kiedy się ma odpowiednie dane. Można. Ale to może być blef, oszukaństwo. Ktoś panu coś naopowiada, pan myśli, że to prawda. A tymczasem to wcale nie jest tak, tylko całkiem inaczej. No a jeżeli to coś jest jednak raczej tak niż inaczej? To wtedy to coś jednak nie jest całkiem tak. To znaczy nie na 100%. Tak, ale nie całkiem. Wie pan, czasami mi się wydaje, że wszystko jest nie całkiem tak. Czasami mam wrażenie, że to wszystko to jest tylko jeden wielki blef. Co pan na to? Co to? Chyba nie. Wie pan, kiedy nie ma już wiary, to nie może być także nadziei. A bez nadziei trudno żyć. I wtedy jedyną nadzieją jest ta jedna nadzieja, że się jest oszukanym. Mieć nadzieję, że się jest oszukanym, czy to nie jest paradoks? Tak, ale może być jeszcze gorzej. Niech pan mi pomoże przestawić ten fotel. Dokąd? Tam. A teraz niech pan usiądzie. Nie, tutaj. A gdzie? Najlepiej będzie, jeżeli pana posadzimy o tu. Na podłodze? Proszę mi nie zadawać pytań. Bardzo dobrze. A teraz niech pan zamknie oczy. Dlaczego? Prosiłem, żeby mi pan nie zadawał żadnych pytań. Zamknął pan oczy? Tak. Na pewno? Na pewno, panie ambasadorze. To dobrze. I niech pan już ich nie otwiera. A teraz niech pan o czymś pomyśli. O czym, panie ambasadorze? O wszystko jedno. O czymś przyjemnym, o czym pan lubi myśleć. Na przykład jakieś wspomnienia. No co, myśli pan? Tak, panie ambasadorze. O czym pan myśli? O tym, jak to będzie dobrze, kiedy już dostanę azyl i stąd wyjadę. Ja daleko pojadę, panie ambasadorze. O tym, jak zacznę nowe życie. Właściwie to ja pana nie lubię. Ale dlaczego? Prosiłem, żeby mi pan nie zadawał żadnych pytań. Dobrze, powiem panu. Nie lubię pana, bo przez pana nie mogę uwierzyć, że to wszystko to jest tylko jeden wielki kosmiczny blef. Teraz już nie mogę w to uwierzyć do końca, rozumie pan? Bo mi nie wolno. Przez pana mi nie wolno.
przez tę moją głupią, przeklętą, bezsensowną odpowiedzialność. Za pana. Która godzina, panie ambasadorze? Za minutę. Dwunasta.